Drodzy w Chrystusie, serdecznie Was pozdrawiam. Przyszło nam żyć w niezwykle trudnym czasie. Musimy zmierzyć się z różnymi nowymi wyzwaniami. Jednak dla ludzi wierzących ufność w Boże prowadzenie i świadomość, że nawet gdyby mieli utracić swoje doczesne życie, to Pan Jezus zapewnia swym naśladowcom przyszłe życie, które stanie się naszym udziałem, gdy On przyjdzie powtórnie na ten świat. Chociaż z historii wiemy, że różne choroby, epidemie, klęski nękały ludzkość, to jednak to, co obecnie doświadczamy, inaczej odbieramy. Po prostu jesteśmy zaskoczeni, nieprzygotowani, bezradni i często bezsilni. Obecna sytuacja uświadamia nam, że pomimo wielu osiągnięć w różnych dziedzinach życia, to wciąż często jesteśmy bezsilni wobec wyzwań, które się pojawiają. Jednym z nich jest COVID-19, który tak bardzo nas zaskoczył i tak wiele zmienił w naszym życiu. Nie byliśmy na niego przygotowani. Żyło nam się w miarę dobrze i spokojnie. Mieliśmy wielkie plany i robiliśmy wszystko, żeby jak najlepiej zabezpieczyć się na przyszłość. Przede wszystkim pod względem materialnym, może nieraz kosztem naszego życia duchowego, które może w większości przypadków sprowadzaliśmy do uczestnictwa w nabożeństwie. Jednocześnie prawie zapomnieliśmy o przypowiedzianych przez Pana Jezusa znakach czasu, które będą charakteryzowały okres poprzedzający Jego powtórne przyjście. Jednym z nich są epidemie, na które nie jesteśmy przygotowani i stają się dużym zaskoczeniem. Ale Pan Jezus zapewnił w Ewangelii Mateusza: oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Świadomość Jego obecności w naszym życiu może tak wiele zmienić i napełnić nasze serca niezwykłym optymizmem i nadzieją. Zawsze koniec roku łączy się ze szczególną osobistą refleksją na temat Bożej niezwykłej miłości objawiającej się w naszym życiu. Moi drodzy, z okazji nowego roku życzę Wam Bożego błogosławieństwa, bliskości Pana Jezusa w Waszym życiu. Niech Duch Święty rozwija w naszych charakterach Boży owoc, który tworzy miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tak bardzo tego szczególnego owocu potrzebujemy my sami, ale również otaczający nas świat. Tylko w taki sposób misja może być wykonana. Modlę się, aby nasz Bóg obdarzył Was wszelką pomyślnością, pokojem, a przede wszystkim zdrowiem. Modlę się o to codziennie. Niech Jego obecność towarzyszy nam każdego dnia. Jednocześnie pragnę zaproponować szczególne motto na rok 2021. Boże, bądź wywyższony i uwielbiony. Jestem przekonany, że gdy nasze serca i wargi złączą się w nieustannym wyznawaniu: Boże, bądź wywyższony i uwielbiony, to wówczas nasze problemy znajdą rozwiązanie. Stworzeni na Boże podobieństwo, prawie nie zauważymy, że Bóg staje się wszystkim dla nas. Pragnę zakończyć słowami błogosławieństwa. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię szczerze. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Niech pełen miłości Bóg wprowadzi Was w ten nowy rok w szczęściu, w pokoju i bezpieczeństwie. Do zobaczenia.